Jeśli podobają Ci się moje filmy, rozważ proszę wsparcie tego kanału na platformie Patronite. Cześć, ja z tej strony. Dzisiaj mam dla Was taki przykład prostych, niezawodnych setupów oświetleniowych na jedną, dwie i trzy lampy i bardzo szybką modyfikację głównego źródła światła dla zmiany klimatu. Ogólnie ostatnio robiłem sobie testy obiektywów i zaprosiłem Wiktorię na testy też takie po prostu portretowe, i stwierdziłem, że nagram taki backstage. Na no to z wami chciałbym się podzielić teraz takimi ustawieniami plus setupami. Ogólnie jestem oświetlony teraz jednym z tych setupów. Gdybym wyłączył sobie moją kontrę, to jest to ten setup, które, od którego zaczniemy, czyli duże źródło światła. Które święci, tak mniej więcej pod kątem 45 stopni, na mnie, czyli na modela, a w naszym przykładzie, Wiktorii, e, na modelkę. Tylko tutaj jest jeszcze taki jeden mały myk, że dodaliśmy blendę. Tutaj od strony przeciwstawnej do światła głównego, mam umieszczoną srebrną blendę, czyli jestem zamknięty w takiej kanapce światła, co daje mi po prostu ładne wypełnienie i taki delikatny błysk w oku. Jeżeli zbliżymy na oko modelki, to wtedy właśnie bardzo fajnie widać ten błysk w oku. I w tym ustawieniu portrety są takie najbardziej klasyczne. Jest to oświetlenie, które możemy uzyskać Rembrandta, w zależności od tego, jak postawimy głowę. W każdym razie jest to bardzo, bardzo proste oświetlenie portretowe. Które tak naprawdę zawsze się sprawdza, czyli po prostu duże źródło światła z jednej strony, z profilu nie bezpośrednio z osi aparatu, tylko z której ze stron i skierowane tak mniej więcej 45 stopni na modelkę. Dzięki temu nie dość, że mamy oświetlenie na modelce lub modelu. To jeszcze. Tło jest oświetlane, dlatego że nie zawsze to tło jest oświetlone. I później Wam pokażę mały myk, jak zrobić, żeby to tło było mniej oświetlone i zachować większy klimat. Ale to był ten pierwszy setup oświetleniowy, czyli 45 stopni mniej więcej na modelkę. Źródło światła dosyć blisko. Nie odstawiamy źródła światła bardzo daleko, bo wtedy tracimy taką fajną, miękką charakterystykę tego dużego modyfikatora. Dlatego fajnie, jak on jest wręcz poza kadrem. Włączę sobie moją kontrę. I to jest moje drugie ustawienie światła. Czyli po prostu główne światło mam w tym samym miejscu. Od spodu wypełnia mnie blenda po przeciwstawnej stronie na kanapeczkę. I dodaję sobie jeszcze kontrę po przeciwnej stronie niż światło główne, dlatego, żeby odcinać po prostu z tej strony kontur postaci, zarysowywać sylwetkę. Dlatego, że przeważnie, jeżeli światło idzie z jednego kierunku, to z drugiego kierunku tworzą się cienie. Dlatego tutaj jest po prostu dla podkreślenia. E odcięcia włosów albo ramiona. I tutaj też na Wiktorii widać na takim setupie, który sobie nagrywałem, jak właśnie wyłączałem i zmniejszałem intensywność tego światła kontrowego przy tym samym setupie, co był właśnie pierwszym. Czyli po prostu jest dodane dodatkowe źródło światła i przeważnie jest to softbox typu stripbox. Jest to najbardziej popularne softbox na kontrę, dlatego, że po prostu świeci takim słupem światła od góry do dołu w miarę równym i wtedy ten Zarys postaci jest w miarę równy. Nie musi być to stripbox, może być to softbox. Unikałbym parasolek, zwłaszcza transparentnych, dlatego że one nie mają tak bardzo wydzielonej krawędzi świecenia i może więcej światła wlać się na tło. Tutaj zresztą też będzie troszeczkę widać, że jednak ten softbox. Doświetla nam tło, natomiast gdybyśmy założyli na niego jeszcze grida, to w ogóle byśmy ukierunkowali to światło, ale musimy pamiętać, że wtedy tracimy trochę na mocy tego światła, także na ekspozycji, jaką daje przy danych ustawieniach aparatu. I teraz sobie przejdziemy do trzeciego ustawienia świateł, czyli mamy wszystko to samo co teraz, czyli mamy duże źródło światła, kontrę i blendę, ale dodajemy też światło na tło. Ja tego światła nie dodałem, dlatego, że po prostu nie chciałem, ale na filmie to widać bardzo fajnie, jak to światło się włącza i jak daje jeszcze większą separację między modelką a tłem. Teraz możemy to światło regulować, najlepiej jest, jeżeli możemy je regulować. Ja swoje źródło światła musiałem ubrać w taki kapturek dyfuzyjny, to jest po prostu jakiś worek foliowy, taki mleczny, dlatego, że na 1% było tak blisko tła to źródło światła, że po prostu dawało zbyt mocne Zbyt mocną poświatę, dlatego chciałem ją trochę bardziej zwiększyć, a jeszcze ten worek dał po prostu taką dodatkową dyfuzję i bardziej miękki gradient na tym tle. Także możemy separować właśnie modelkę również od tła, dając trzecie źródło światła, i to jest takie chyba najbardziej klasyczne ustawienie, jeżeli chodzi o trzy źródła światła, czyli światło główne, kontra i tło. Tutaj nie ma chyba. Y bardziej prostego setupu na trzy światła i to jest taki klasyk, który się sprawdzi w biznesówkach, jeżeli chcemy dać gradient na szare tło, sprawdzi się w portretach, w zdjęciach rodzinnych, ale tak naprawdę jeżeli chcemy zachować taką prostotę, to wystarczy nam ten pierwszy setup, czyli jedno duże źródło światła właśnie. Pod jakimś odpowiednim kątem. A teraz Wam pokażę mały trik, o którym już w sumie mówiłem na tym kanale, czyli świecenie krawędzią, co znacząco zmienia charakter naszych zdjęć. I ja w tych zdjęciach wziąłem moje światło główne i z kąta 45 stopni mniej więcej na modelkę i na tło skierowałem je pod kątem 90 stopni, co mi dało świecenie krawędzią. Co to znaczy, że główny taki snop światła szedł przed modelkę. A nie w modelkę i w tło. Dzięki temu zmniejszamy znacząco ekspozycję na tle, dzięki temu też zwiększamy klimat zdjęcia, bo się robi takie bardziej e, ciemniejsze, troszeczkę mroczniejsze, takie nie wiem, troszeczkę fajniejsze, bym powiedział. A nasze źródło światła staje się jeszcze bardziej miękkie, dlaczego, dlatego że świecenie krawędzią niweluje nam świecenie hotspotem, czyli centralną częścią naszego softboxu. Krawędź jest najbardziej taką delikatną, e, delikatnym źródłem światła z całego softboxu i to delikatne źródło światła jest najbliżej naszej twarzy, a cały snop światła idzie przed nas. Dzięki temu to światło tak bardziej nas otula. A to co jeszcze zrobiłem to blendę z mojej y, przy, przeciwstawnej strony podłożyłem bardziej pod spód, czyli dałem takie bardziej klasyczne ustawienie typu clamshell muszelka. Jak mamy muszelka, ona ma dwie te muszle. Czyli to jest takie typowe ustawienie muszelkowate muszelkowe, czyli duże źródło światła, znaczy nie musi być duże, ale źródło światła jedno u góry i blenda pod spodem. Tutaj przy tym ustawieniu zdjęcia dają naprawdę fajny, taki klimatyczny efekt, mega miękki i w oku też rysuje się bardzo fajny błysk, tylko należy pamiętać, żeby modelka kierowała głowę mniej więcej w stronę głównego źródła światła, bo w tym pierwszym etapie, gdy odwróciliśmy głowę od źródła światła, to wciąż mieliśmy wypełnienie z blendy. Tutaj to, to źródło światła jest bardziej kierunkowe, bym tak powiedział, chociaż. Przez jego wielkość i tak mamy bardzo otulające, natomiast fajnie jest, gdy modelka wtedy kieruje głowę bardziej w stronę światła. O tym po prostu musimy pamiętać i kierować modelkę, jeżeli na przykład się odwraca. Ale, żeby troszeczkę odciąć modelkę od tła, dlatego że ono wpada w taki głębszy cień. I może się czasem ramię zlewać właśnie z tym tłem. Możemy dodać właśnie naszą kontrę, która została w tym samym miejscu, czyli po, jest po przeciwstawnej stronie od naszego światła głównego. I jest to to samo źródło światła, czyli stripbox, nasz softbox. Ja używam akurat 140 na 30 Fotixa, ale są różne: 120 na 30 90 na 20 Czasem chyba czy tam. No, różne są, w zależności, jakich chce, jak bardzo chcecie mieć miękkie to światło, takie sobie dobierzcie, ale to główne źródło światła, takie duże, nigdy was nie zawiedzie, a te pozostałe to są tylko dodatki. Także dzięki tylko i wyłącznie przekierowaniu tej głównej czaszy naszego oświetlenia, zmieniamy klimat naszego zdjęcia, a oświetlenie i ustawienie lamp pozostaje. Praktycznie niezmienne, dlatego że obracamy tylko tę czaszę, a nie zmieniamy położenia naszego softboxu. Jeżeli byśmy chcieli jeszcze bardziej pogłębić cienie, możemy się wtedy z modelką odsunąć od tła i jeszcze bardziej nie doświetlić nasze tło, pogłębiając właśnie je w takim delikatnym mroku. Także to by były takie bardzo proste ustawienia światła na jedną, dwie i trzy lampy z dodatkiem blendy. To trzeba zaznaczyć, dlatego że może nie każdy blender ma, ale jest to akurat najtańszy zakup z tych wszystkich, jeżeli byście chcieli próbować oświetlać w ten sposób. Także mam nadzieję, że Wam się to podobało. Taki krótki, zwięzły materiał. Treściwy, mam nadzieję, z delikatnym backstage'em, którym nagrałem podczas po prostu sesji. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. W opisie filmu jest link do profilu Wiktorii, zostawcie jej tam serduszka, lajki, like wszystko, followujcie ją, bo jest e, cudowna, że przychodzi do mnie na testy. E, dziękuję jej bardzo <gryw> również, tak samo jak Wam, i do usłyszenia. Do zobaczenia następnym razem. Hej!